Z nami Aleksander Zniszczoł, członek kadry B. Olek, na początek gratulacje, bo duże wydarzenie w Twoim życiu prywatnym ostatnio. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Jak czuje się córka, jak czują się rodzice? Rodzice są bardzo dumni, z córką jest wszystko w porządku, zdrowa, rośnie. I bardzo się cieszymy z tego, że pojawiła się w naszym życiu. To taki dodatkowy obowiązek, czy właśnie motywacja do dalszego życia, do treningów? To jest oczywiście dodatkowa motywacja. Jako ojciec jestem zakochany w córce i na pewno dodaje mi to sił do pracy, bo to jest taka, no, na mnie ciąży takie utrzymanie rodziny i to daje kopa i też daje takie poczucie, że chcę to robić, chcę iść w tym sporcie do przodu i pokazać córce, jak ojciec potrafi dobrze skakać. Powiedzmy jeszcze kibicom, jak się nazywa córka? Córka to Hania. Dobrze, teraz przejdźmy do spraw sportowych. Za nami hotel Mistral w Gniewinie. Powoli kończy się to zgrupowanie. Powiedz, jak wyglądają kwestie fizyczne przede wszystkim, bo byliście też na badaniach w Warszawie, tutaj po drodze na Pomorze. Na badaniach byliśmy na rutynowej kontroli, to co pół roku jeździmy, a później przyjechaliśmy właśnie tutaj do Gniewina. Ośrodek jest bardzo fajny, bo jest tak przystosowany do uprawiania sportu, bo był to hotel bodajże Hiszpanii na Euro 2012. Bardzo, bardzo miły ośrodek i fajnie, że pojechaliśmy w inne miejsce, nie tylko Szczyrk Zakopane i, że tak powiem, te same ściany, bo jeżeli tak człowiek, moim zdaniem, jeżeli człowiek zmieni otoczenie, też inaczej adaptuje trening i inaczej to wpływa po prostu na człowieka. Zazwyczaj na Pomorzu spotykaliśmy się z Wami w Cetniewie. Co oferuje tutaj Gniewino, Kaszuby? Co tutaj jest takiego na plus dodatkowego, czego nie było na samym morzem? Ciężko stwierdzić, nie mam zielonego pojęcia, bo no, jest w sumie hotel i nic poza tym. Jest to bardzo, bardzo mała mieścina i w sumie nie wybieraliśmy się dalej niż gdzieś dookoła ośrodka. Może raz się wybraliśmy do sklepu, gdzie wchodzi się i widać, że to jest mała mieścina, bo każdy się zna. Ale bardzo, bardzo, bardzo jest przyjemnie, do morza jest blisko i dzisiaj właśnie po południu mamy wolne i planujemy się wybrać, zamoczyć może troszkę. Tej Gniewino szczyci się tym, że była to baza mistrzów Europy przeszłych 6 lat temu. Tych akcentów związanych z Andresem Iniestą czy Ikerem Casillasem jest tutaj dużo w samym ośrodku? Tak, są jakieś wspominki o tym, wiszą jakieś plakaty, ale szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem na to zupełnie uwagi, czy to właśnie Hiszpanie. Jakoś też tak, nie jestem jakimś, nie interesuję się super jakoś piłką, ale i dlatego może to nie przykuło mojej uwagi. Jednak jest właśnie dużo takich wstawek o właśnie Hiszpanii i myślę, że też wystrój hotelu był troszkę przygotowany pod nich. Tutaj ten region Polski był Tobie jakoś znany, czy to jest kompletnie nowe miejsce, które masz okazję zwiedzać przy okazji treningów? Jako Kaszuby to tak, to jest chyba mój pierwszy raz na Kaszubach, więc region bardzo, bardzo przyjemny i tak jak wczoraj spacerowałem, to no jest po prostu cisza i spokój i czegoś takiego potrzebujemy, jeżeli to był właśnie ośrodek tutaj, który pomógł przygotować i przywitać mistrzów świata, mistrzów Euro 2012 jako Hiszpanów, to może nas przygotuje do mistrzostw świata w zimę, które będą teraz. Pogodę tutaj mieliście, iście hiszpańską. Co robiliście przez te ostatnie dni tutaj na Pomorzu? Oczywiście korzystaliśmy z pogody, bo mieliśmy zaplanowane treningi standardowo, motoryczne i dynamiczne, ale jak była tylko możliwość, to trenowaliśmy na polu, bo trzeba wykorzystać tak tą pogodę i specjalnie tu przyjechaliśmy nie po to, żeby tylko siedzieć w pokoju i zejść na siłownię, tylko po to, żeby pooddychać świeżym powietrzem i poczuć trochę więcej luzu.
trener Maciej Maciusiak w kadrze B, to jest ewolucja czy rewolucja? Ja myślę, że jest ewolucja i jestem bardzo zadowolony z tych zmian, które nastąpiły. Bardzo zmotywowany do ciężkiej pracy i chciałbym po prostu zrobić to, co do mnie należy i wykonać swoją pracę w 100%, nawet tyle, ile mnie stać. Ty jesteś nadal młodym, perspektywicznym zawodnikiem, ale fakty są takie, że jesteś teraz aktualnie najstarszym członkiem kadry B. Czujesz się takim kapitanem, mentorem, zwłaszcza dla tej nowej, młodej trójki, czyli tam Tomek Pilch, Bartek Cześć i Paweł Wąsek? Właśnie tak zawsze było, że zawsze byłem tym najmłodszym w kadrze, a teraz jest to, że nagle jestem najstarszy. No cóż, czas leci nieubłagalnie. Skupiam się też, każdy się skupia też na swojej pracy. Każdy ma jakieś cele wyznaczone, czy to w życiu, czy sportowe. I myślę, każdy skupia się na sobie. Ja jako, że po prostu mam jakieś większe doświadczenie, to bardzo chętnie poradzę, czy przyjdzie się ktoś mnie zapytać, to na pewno odpowiem, ale tak, żeby na siłę starać się cokolwiek komuś udowadniać, coś, że to ma zrobić tak, bo ja tak mówię, to nie zamierzam, nie jestem od tego jest trener i przede wszystkim ja też chcę się skupić na swojej pracy. Ty bardzo otwarcie mówisz o tym, jak istotny jest trening mentalny. Jak zresetować się po takim nieudanym czy nieudanych sezonach w twoim przypadku, jak to wyglądało? Poprzedni sezon był ciężki i to bardzo, gdyby nie pomoc właśnie psychologa i trenera mentalnego, których serdecznie pozdrawiam, byłbym, że tak powiem, w czterech literach, ale bardzo dużo się od nich nauczyłem. Wyciągnąłem wnioski i to pomogło mi tak przyjąć to, co nadchodzi, czyli nadchodzi nowy sezon, nowy trener, który też dał mi dużą motywację i narodziny córki, co przyniosło jeszcze kolejny zastrzyk, więc, że tak powiem, napajałem się tym, ile mogłem, czerpałem z tego. No i oczywiście po takim sezonie dużo mi też żona pomogła i sytuacja w domu, bo bardzo mnie wspiera i pomimo tego, że mamy zaraz małe dziecko, to dzielimy się obowiązkami i chce dla mnie jak najlepiej, bo jest to nasze, że tak, źródło dochodów jest to moja praca, którą dobrze wie, że kocham to robić i przy tym bardzo mnie wspiera. No właśnie, jak nie ma wyników, to trudno te premie finansowe, zwłaszcza z pucharu kontynentalnego, i nawet tam nie są one za duże. Jak twoi bliscy i rodzina zapatrywali się tutaj na kolejny sezon? No właśnie, jak mówisz, jest dziecko, jest rodzina i jak to wszystko tutaj złączyć w jedną spójną całość? No nie jest łatwo. Mam sponsora i dziękuję grupie AZT za to, że mnie wspiera od tylu lat. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocować. Ale tak, nie powiem, że nie jest lekko. Gdyby nie wsparcie moich rodziców i żony, to no byłoby naprawdę ciężko, bo w pucharze kontynentalnym płacone jest to prawda do szóstego miejsca, ale żeby być w szóstce, to też trzeba prezentować wysoki poziom, stabilny. I w sumie za szóste miejsce jest 50 euro. No to nie są to jakieś wygórowane kwoty, żeby utrzymać rodzinę, a jeżeli od nas wymaga się pełnego profesjonalizmu, to fajnie by było jeszcze dostać jakąś pomoc. I tego nam tutaj brakuje, ewidentnie. No ale to nie jest moja bajka. Ja przede wszystkim chcę pokazać sobie udowodnić sobie, że stać mnie na to, żeby utrzymać się ze skoków i żeby osiągać naprawdę dobre rezultaty, które w końcu będą mnie cieszyć i powiedzieć sobie, że dobrze wykonałem pracę. Kilku polskich skoczków zakończyło karierę, kilku jest na sporym zakręcie. Ty miałeś takie myśli podczas minionej zimy, że może czas tym skończyć, czy właśnie przeciwnie?
Oczywiście, że miałem jakieś takie myśli. Myślę, że nie było to, że już chcę skończyć. Jestem powiązany kontraktem z grupą Azoty. No ale niestety sytuacja jest jaka jest i ten sport. No, sytuacja jest jaka jest i ciężko się utrzymać w tym sporcie w wieku seniorskim bez wyników, tak, bo jak się jest tym juniorem, jedzie się po Mistrzostwach Świata Juniorów, czy prezentuje się jakiś, no, czy po prostu nie ma się na utrzymaniu domu czy rodziny, to też to wygląda troszkę inaczej. Wchodzi się w wiek seniora i okazuje się, że jest na utrzymaniu dom, tu jakieś, już nie chce się być na garnuszku rodziców, to jest, to życie się zaczyna klarować i potem się wybiera albo rybki, albo akwarium. Latem poprzedniego roku, kiedy zaczynaliśmy Puchar Beskidów, ty walczyłeś tam o zwycięstwa, wszystko wyglądało pozytywnie. Mówisz, że jest współpraca z psychologiem, mówisz o wsparciu bliskich. Czego zatem tak naprawdę brakuje, żeby te skoki, no, dawały lepsze metry? No, wiążę z tym sezonem bardzo duże oczekiwania i na pewno dam z siebie wszystko. Poprzedni sezon po prostu, nie wiem, wyglądał z mojej strony tak, że nie chciałem się poddać, w ogóle nie chciałem się poddać i powiedziałem sobie, że nie, walczę do ostatniego konkursu, potem będę myślał, co to było. Więc też tak wyglądał poprzedni sezon. No, szukałem i dziubałem do kogoś, żeby mi pomógł, żeby coś może doradził. I w sumie tak wyglądały moje 3 lata, że chodziłem od jednego do drugiego, od trzeciego do czwartego i tak się jakoś kulało. A teraz właśnie jak przed Maciek, trener Maciek, mam trener Daniel, tu mamy, myślę, bardzo fajny sztab, żeby osiągnąć bardzo dobre wyniki i wiąże właśnie z tym sezonem dużo, też dużo chcę dać od siebie. I myślę, że te metry będą. Masz zdefiniowane cele na te kolejne miesiące? Niekoniecznie zimowe. Tak, mam zdefiniowane cele. Mamy je ustalone z trenerem. I jeżeli mamy takie większe ustalone cele właśnie z trenerem, ale ja mam też ustawione cele mniejsze, żeby dojść do tego większego, żeby robić to stopniowo, a nie rzucać się od razu na głęboką wodę, bo do każdego sukcesu prowadzą jakieś schody i trzeba skrupulatnie iść do przodu po tych schodach, a nie chcieć od razu przeskoczyć. Gdzie jest zatem wierzchołek tej wspinaczki? No to. To są moje cele i na pewno przede wszystkim jest to Puchar Świata, a takie poszczególne cele mam sobie wyznaczone i chcę do nich dążyć. Czy to właśnie indywidualne, wynikowe. Mam poustawione takie cele, porozmawiałem z trenerem, jest za tymi celami, stoi za mną i wiem, że na pewno mnie stać na osiągnięcie takich celów w tym roku, a w następnych latach może jeszcze większe. Dzięki, Olek. Dużo zdrowia, no i dalszego zapału do tego, co robisz. Dziękuję bardzo.